Halo, halo! Dzień dobry! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie, co by było gdyby weganki pojawiły się w pierwszym sezonie Totalnej Porażki. Ale zanim przejdziemy, bardzo chciałbym Wam podziękować, gdyż jest to już jubileuszowy odcinek. Odcinek 10 z serii Co by było gdyby? Ja pierdzielę, jak ten czas szybko leci. Naprawdę, jestem zadowolony, że ta seria dalej jest prowadzona. I mam nadzieję, że również Wam się ona podoba, ponieważ jest to co prawda trochę autorski pomysł, ale jednak wydaje mi się, że nawet jeżeli jest to troszeczkę takie wymyślanie lub wyobrażanie sobie, to mam nadzieję, że mimo co Wam się on spodoba. A nowe osoby, jeżeli nie oglądały poprzednich odcinków, to gorąco zachęcam. Niebawem będą playlisty na kanale, żebyście mogli sobie zobaczyć każdy odcinek po kolei z tej miniserii. Tak więc, napoje w dłoń oraz jakieś jedzenie, gdyż wracamy do Waszej ulubionej serii. No to zaczynamy. Miles oraz Rolly. Są to siostry weganki. Weganie są to osoby, które wykluczają ze swojego menu wszystkie produkty, które są pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, miód, mleko, nabiał oraz jajka itd. Weganie są przeciwni zabijaniu zwierząt, a na takową dietę przechodzą ze względu na przekonania religijne bądź też ekologiczne. Ale jeśli chodzi o opis naszych tutaj solenizantek. Miles jest wodospadem spokoju i patrząc na to, jak zachowywała się podczas wariackiego wyścigu, można by powiedzieć, że jest weganką z krwi i kości, zachowującą spokój oraz klasę. Z kolei Lori nie dość, że złamała przysięgę zjadając mięso, to jeszcze pokazała, że jest takim pseudo-weganem. Okej, każdemu zdarza się puścić nerwy, ale pewnym osobom nie przystoi na puszczanie nerwów. To już wiem, co by było, gdyby w pierwszym sezonie one się pojawiły. Na bank Lori puściłyby nerwy, patrząc na to, co Chris z sobą reprezentuje, czy to przez wyzwania, czy to przez to, że podawał wraz z szefem pokarmy, które zawierały mięso, co prawda momentami wątpliwej jakości, ale jednak. No dobra, to zadajmy sobie teraz 3 standardowe pytania. W jakiej drużynie one by się znalazły? Po prostu trafiłyby do drużyny Okoni. Jak daleko by zaszły? Stawiam, że odpadłyby w odcinkach, gdzie oryginalnie odpadły Katie i Sadie. Czy Heather by ich wykopała? Obstawiam, że prędzej to Courtney i cała drużyna Okoni. Heather nawet by nie zdążyła zaplanować intrygi na nich. Ewentualnie sam Chris by wykopał je w myśl zasady, że są one po prostu pierdolnięte i nie potrafi ich zdzierżyć. A wy? Co sądzicie o tej dwójce? Jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać na dole, to by było na tyle. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na kanale oraz zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jeżeli nie, no to możecie oczywiście zostawić łapkę w dół, gdyż to od was wszystko zależy. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i cześć.